Witam serdecznie z krótkiej relacji z podorywki. Lecimy z Gruberem. Mamy godzinę 19, tak więc tutaj mam 1,5 hektara do skończenia i raczej na tym dzisiaj zakończę, z tego względu, że nie wiem, czy tato, który właśnie teraz wozi wapno, da radę rozwieźć to wszystko, żebym mógł już sobie na spokojnie zacząć. Zobaczymy, albo po prostu sobie wjadę i zrobię chociaż klinik, bo podorywki robię właśnie tak pod ukosem troszeczkę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać za tą godzinkę, jak skończę to pole. Mam nadzieję, że w godzinkę się wyrobię, gdyż nie oramy zbyt wysoko, zbyt głęboko. Jest to podorybeczka. Prędkość około 11 na godzinę. Jak widać, dosyć fajnie nam tam miesza tą ziemię, kotłuje. Trochę mi ściągło. No, tak to wygląda. Dzisiaj zrobiłem już 4 hektary rzepaczyska i muszę wam przyznać rację. W prezentacji tych właśnie nowych klamotów, nowych nabytków, gdzie pokazywałem ten gruber, pług uprawowy, część z was pisała, że zdecydowanie wybrałaby talerzówkę. No i tutaj na takie właśnie stanowiska mocno zachwaszczone, gdzie jest sporo słomy, typu właśnie gdzieś tam porośnięte rzepaczyska, no to tak, to talerzówka bez dwóch zdań, bo gruber mi się tam przypychał. Nie miałem ze sobą kamerki tam zresztą, no szkoda to by było pokazywać. No zbombardowałem tam to rzepaczysko, więc powiem tam będzie rósł, natomiast nie wygląda to tak przyzwoicie, jakbym chciał, żeby wyglądało. Natomiast gruber właśnie na takich ścierniskach po zbożach spisuje się bardzo dobrze. Tym bardziej właśnie, że odchodzimy od rzepaku. Rzepaku już nie będziemy siać. Przynajmniej wydaje mi się w najbliższych sezonach. Może gdzieś tam kiedyś przełamiemy ten płodozmian. Aczkolwiek na tyle tego mamy, że są buraki. Myślę tutaj też wprowadzić jakieś ciekawe poplony. Przez zimę może uda mi się zrobić taki pseudo siewnik do poplonów własnej konstrukcji na bazie silnika z wycieraczy, który będzie napędzał tarczkę i zamka centralnego, który będzie otwierał zasuwę, tak żeby gdzieś tutaj sobie klikać guziczki, otwierać, zamykać. Coś takiego właśnie. Zobaczę, czy mi się to w ogóle uda. Chciałbym spróbować coś takiego mieć i wtedy właśnie, tak jak teraz sobie robię podorywkę, to od razu siałbym jakiś fajny poplon. Tak więc takimi poplonami też będzie można wiele dobrego zrobić na tych ziemiach. No natomiast właśnie, talerzówki nie ma. Fajnie jakby na gospodarstwie było i to, wiadomo, w zależności od tego, jaką mamy pracę do wykonania i tak dalej. Aczkolwiek jak mamy mieć właśnie same zboża, buraki, kukurydza, no to myślę, że ten gruber nam w zupełności wystarczy i że był to mimo wszystko dobry zakup. Dużych poprzeczniaków, to sobie już wolę cofnąć. No, także ta działka była wapnowana chyba w tamtym roku lub 2 lata temu. W każdym bądź razie spośród wszystkich działek można powiedzieć, że niedawno. Teraz wapnujemy właśnie ten duży kawałek, gdzie rosła pszenica, tutaj koło naszego gospodarstwa. Jak widać, te dwie piramidy to nasze, słoma już zwieziona. Nie nagrywałem akcji ze słomy,
No i zresztą to jak wozimy słomę, to już widzieliście. Ja miałem okazję przeczytać wasze opinie na ten temat, więc może już, żeby nie powielać tematu, to już tego tutaj nie nagrywałem. Natrzaskaliśmy w tym roku 430 bel słomy, 120 po sipnie. Wydaje mi się, że są dosyć fajnie zbite. Te pryzmy układały się nie najgorzej. Kulki nie są jakieś kapcie, tylko właśnie takie w miarę ok. Tak więc mam nadzieję, że te 430 balików pozwoli nam dociągnąć do kolejnych żniw. Serwisie na 100 godzin zostały wymienione filtry, oleje, tak więc śmigamy dalej jelonkiem, następny serwis za 250 godzin. Co tu jeszcze zostało zrobione? To została skalibrowana skrzynia biegów. Wydaje mi się, że teraz w automacie troszeczkę płynniej to działa, aczkolwiek w transporcie pod obciążeniem jeszcze nie miałem okazji tego przetestować. Czy faktycznie nie będzie tak mulił, jak mulił wcześniej. I zostało skalibrowane sprzęgło. Także teraz, bo przedtem tak troszeczkę szarpał przy ruszaniu, pomimo że w komputerze miałem ustawionego żółwia i delikatnie się to puszczało, to tak czy siak ciągnik lubił sobie szarpnąć. Natomiast teraz już to sprzęgiełko działa zdecydowanie lepiej. No, tutaj też serwisant się śmiał, że ten pierwszy serwis na 100 godzin to tak naprawdę to jeszcze za wiele stwierdzić nie można i faktycznie 100 przepracowanych godzin to tutaj jeszcze w sumie nic się nie wydarzyło. Filtry też jakoś szczególnie zasyfione nie były, w sumie były czyste. Z tego też się śmiali, że ten ciągnik no nie miał jeszcze możliwości przez te 100 godzin narobić tam jakiegoś właśnie syfu w filtrach. Aczkolwiek nie to, że ciągnik sobie gdzieś tam pyrkał przez te 100 godzin, bo jak widzieliście, była robiona i orka, i gruberowanie, i w transporcie nim jeździłem, no wszystko robił. Także tak to wyglądało. No i co, chyba na tą chwilę powiedziałem wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Nie mam ze sobą tego magnetycznego uchwytu, więc niestety, ale dzisiaj tak bardziej właśnie z środka, pogadanka, z pracy, z punktu widzenia operatora, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No, także moja gadka musi wam wystarczyć. Dobra, to ja sobie tutaj na spokojnie będę działał. Jeżeli uda mi się coś zrobić jeszcze dzisiaj tam wieczorem, to się odezwę, a jak nie, to po cięciu widzimy się kolejnego dnia. Także do później, cześć. No to witam dnia kolejnego, jak się okazuje. Tutaj tato skończył już rozwozić wapno. Ja już mam zrobiony dosyć spory kawałek. 2,61 hektara. Plus jakieś 30 arów, bo od początku nie włączyłem licznika, więc troszeczkę zrobiłem. Tak więc niecałe 3 hektary w każdym bądź razie mam już zrobione. Jeszcze zostało mi razem z poprzeczniakami jakieś 1,5 hektara i niecały hektar po owsie. I można powiedzieć, że podorywki na ten rok mam już gotowe. Tutaj na tym kawałku troszeczkę dałem głębiej tego grubera z tego względu, że chcę, żeby właśnie to wapno tak troszeczkę może lepiej przemieszało, więc wygląda to tak, jak właśnie wygląda. Początkowo musiałem też troszeczkę wolniej pracować, bo z tamtej strony jest taki delikatny wzgórek. No i ciągnik troszeczkę miał cięższy.
ciężej. To znaczy on by sobie dawał radę pod tą górkę, ale żeby już miał jakby stałe parametry pracy, żeby nie schodził z tych obrotów, to pracowałem na C2 jakieś 10 na godzinę. Teraz jeżdżę sobie spokojnie na C3, 1800 obrotów, rozwijamy prędkość plus minus 11 km. No więc tak to się prezentuje. Średnie spalanie wychodzi nam 6,7 litra na hektar, a jesteśmy w stanie robić 2,3 hektary na godzinę. Tak więc myślę, że tutaj właśnie razem z tymi poprzeczniakami godzinka czasu do półtorej godzinki powinienem mieć już po robocie. Tutaj sobie zawracam tak, że wyjeżdżam na polniak pętelkę robić, tak żeby jak najdalej właśnie dojechać, żeby ten poprzeczniak wychodził stosunkowo mały. Są miejsca, gdzie jest dosyć fajnie, są miejsca, gdzie jest sucho, bo aż czuć na ciągniku, jak właśnie szarpie troszeczkę tym gruberem. Aczkolwiek idzie ok. Ze dwa razy może mi się gdzieś tam przypchało na talerzach, bo złapało słomy, także pchało ziemię zamiast talerz to tak właśnie przemielić, to zblokowało się. A tak poza tym to wydaje mi się, że jest w miarę ok. Trochę się kurzy, trochę się chmurzy, może coś popada. Fajnie by było. Pole mamy w miarę foremne, tak więc robi też się dosyć fajnie na nim. Z tym, że tutaj już mam coraz krótsze te przejazdy są. I przez to częściej się zawraca. Jeżeli chodzi o to spalanie pokazane na komputerze, 6,7 litra na hektar, mam nadzieję, że jest to rzeczywiste spalanie. Tutaj sugeruje się filmem kolegi Pawła z kanału Szlakiem Rolnika. On w swoim John Deere sprawdzał to, co pokazuje komputer i to, co faktycznie ciągnik spalił. No i wartości, można powiedzieć, że się pokrywały. Więc mam nadzieję, że w tym modelu jest podobnie i że mogę komputerkowi też zaufać. O, tutaj bruzda taka troszeczkę nieprzyjemna. No, ściernia jak widać już się zaczęła robić zielona. No, tutaj nasze piramidy. Widać z drogi, że gospodarstwo porządne, jak tyle słomy. No i tak to się bawimy. Jakieś 3 godzinki pracy i będziemy mieli te 5 hektarów zrobione. Natomiast 60 z pługiem trzyskibowym ta podorywka trwałaby tutaj dzień cały, jak nie dwa. Także już jest to ogromny plus. Wydajność dużo większa. No i jakość tej podorywki myślę, że też nie jest najgorsza. Ściernia jest podcięta, wszystko jest wymieszane. Myślę, że będzie pan zadowolony. Dobra, ja tutaj sobie będę dalej działał. Najwyżej na koniec prac jeszcze się tam właśnie na chwilę zatrzymam, powiedzieć parę słów na zakończenie i podorywki mamy w tym roku z głowy. Znaczy prawie z głowy, bo jeszcze oczywiście będzie kukurydza do podorania.
cyk i ciśniemy dalej. Dobra, to do później. No i został nam kawałeczek po owsie do zgruberowania. Zaczęło nam tutaj coś kropić, jak widać. No, także jeszcze chwila, będzie po robocie. Tutaj jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jak to będzie szło, bo tu jest dosyć mocno wszystko ubite, ujeżdżone. Jak układaliśmy stertę, to właśnie tutaj jest uklepane to owsisko, rżysko. Zawróciłem jak mamelia teraz, troszeczkę za daleko sobie pojechałem. No i dobra. No, także tutaj jest jeszcze w miarę miękko, natomiast tam bliżej sterty może być różnie. Aczkolwiek myślę, że gruber będzie sobie spokojnie radził, że będzie nam wchodził w ziemię. Także zaraz kończę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.